Zapraszam panią Annę i zapraszam Marcina Teodorczyka. O, panie Marcinie, proszę, przepraszam, bo nie widzę. Do stolika. Może pana weźmiemy w środeczek. Przede wszystkim bardzo panu i pani, państwu dziękuję za to piękne słuchowisko. Przypominam, nie miejsce zajęło pierwsze miejsce w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość, zorganizowanym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą obchodzimy w tym roku. Wypada mi zacząć rozmowę od pytania skierowanego do pani, do Anny Wieczór-Bluszcz. W pani słuchowisku jedna młoda kobieta krzyczy w pewnym momencie do drugiej młodej kobiety: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Przed chwilą usłyszeliśmy to. Ten okrzyk, który pada niemal w finale. Przyznam, że jest to niesłychana scena. Ja przynajmniej takiej nie słyszałem w polskim słuchowisku. Chciałem panią zapytać o pani wrażenia z realizacji tego tekstu. Także te z poziomu emocjonalnego i dotyczącego tej przestrzeni, którą czasami nazywamy patriotyzmem, a o której trudno mówić. Tak. Dzień dobry państwu. Muszę powiedzieć, że po przeczytaniu tekstu Marcina ja byłam poruszona. Po pierwsze dlatego, że nigdy do tego momentu nie miałam okazji, żeby przyjąć w ogóle taki temat i przyjąć taką perspektywę myślenia o nas, Polakach, i o Polakach, którzy zostali wywiezieni w czasie wojny. Drugi powód, dla którego byłam poruszona, to to, że bardzo osobiście też to mnie dotknęło, bo część mojej rodziny dokładnie została tak wywieziona do Kazachstanu, z tym, że oni powrócili. Pomyślałam sobie, że to jest też moment, w którym być może ich los byłby losem Anny Katarzyny. Więc tu przywróciły jakieś takie właśnie momenty bardzo osobiste i losy właśnie moich dziadków, mojej babci. I kolejny powód, dla którego byłam poruszona, to to, że to jest temat, który porusza, powiem ogólnie, nasz stosunek, ale też daje mi pytanie o mój stosunek do ludzi, którzy próbują znaleźć miejsce w Polsce jako być może swoim domu, swoim miejscu na ziemi. Więc w dzisiejszych czasach ten temat jest bardzo, bardzo żywy, bardzo aktualny i temat jest w tym słuchowisku tak poruszony przez pana Marcina, dla mnie szalenie pojemny. Dlatego byłam poruszona i dlatego emocjonalnie to tak bardzo na mnie podziałało. No i oczywiście pojawia się tu ujęcie patriotyzmu, o którym też nigdy bym nie pomyślała w ten sposób. To znaczy zderza się to, co w Annie Katarzynie i być może w Polakach, którym udało już się przyjechać do kraju, czy taki, powiedziałabym, w pewnym sensie gdzieś zakonserwowany, ale w takim dobrym znaczeniu, zakonserwowane poczucie, czy wizja, czy myślenie o Polsce właśnie sprzed wojny. Czyli takie, jakbyśmy gdzieś rzeczywiście coś zatrzymali w czasie, to poczucie, ten rodzaj patriotyzmu, który nagle przeniesiony w dzisiejsze warunki, w dzisiejszą przestrzeń, nagle się jakoś konfrontuje w tak okrutny i niesłychany sposób z naszymi emocjami i poczuciem: my, Polacy, tu w Polsce, tak myślimy, tak mamy, tak patrzymy na świat, tak myślimy o innych i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie jest wstrząsające. Pani Anno, jeszcze jedno krótkie pytanie i za chwilę oddam głos autorowi. W tle głosów, które słyszymy, brzmi bardzo delikatna muzyka. Muzyka, w której rozpoznajemy znajome melodie, ale która jest
delikatną improwizacją. W tym tle moglibyśmy usłyszeć zupełnie inne dźwięki, dźwięki, które kojarzymy ze współczesną Polską. Mogłyby być one bardziej brutalne, bardziej dosadne, jednoznaczne. Proszę powiedzieć, skąd taka decyzja, by jednak w tak delikatny sposób malować dźwiękami tło tego monologu? To jakby oczywiście wzięło się z takiego poczucia i pewnego rodzaju wyobraźni czy empatii właśnie emocjonalnej, wynikającej z przyjęcia perspektywy Anny Katarzyny. To znaczy, jak sobie wyobraziłam i pomyślałam i poczułam, zresztą bardzo się utożsamiłam z tą, jakoś przyjęłam bardzo tą Annę Katarzynę już na etapie czytania, to pomyślałam, że przecież ona taką Polskę prawdopodobnie od swojej mamy i babci dostała, znaczy tym nasiąknęła. I zresztą znowu to się oczywiście bardzo jakoś zgadza z moim doświadczeniem, z relacjami z moimi babciami, bo to były, nie babcie uczyły, babcia zwłaszcza jedna, tego rodzaju muzyki i pieśni, tak, że to było to, co ja pamiętam. I czyli gdzieś bardzo dla mnie ważne było to i takie naturalnie przyszło, że to jest przecież ta muzyka, to są te tematy, które być może tam grały. To jest ten rodzaj poczucia i myślenia o ojczyźnie, tak, o miejscu, o domu. To jest właśnie ta muzyka i dlatego zaproponowałam Pawłowi Szamburskiemu, którego Państwo macie okazję tu słyszeć, grającego na klarnecie, żeby bardzo delikatnie spróbował właśnie zaimprowizować, nie dosłownie grając właśnie temat Laury i Filona, ale delikatnie się tym tematem zainspirować, żeby gdzieś bardzo delikatnie to pobrzmiewało. Panie Marcinie, chcę zapytać na początek o tytuł. Tytuł pańskiego słuchowiska jest dość znanym i znaczącym pojęciem funkcjonującym we współczesnej antropologii, naukach społecznych. Co to znaczy nie miejsce właśnie w tych naukach? Ja bym chciał najpierw się z Państwem przywitać i podziękować za obecność. Oczywiście tytuł jest znaczący i też wybrałem go nieprzypadkowo, ale ja bym nie chciał tutaj iść w taki dyskurs akademicki. Tylko na początek. Można sprawdzić na przykład na Wikipedii, bo sprawdzałem niedawno i jest to wyjaśnione. I to nie tylko w naukach antropologicznych, ale też bardziej społecznych. Natomiast tutaj mi chodziło tak naprawdę o w dużej mierze o grę słów. O to, żeby stworzyć taki tytuł, który byłby już na pierwszy rzut oka intrygujący i zarazem pojemny, dlatego że w tym terminie mieści się też i zaprzeczenie, ale równocześnie mieści się też pewna przynależność, więc dlatego się nim posłużyłem. Oczywiście bohaterka Anna Katarzyna, podejrzewam, że jakby w moim zamyśle nie ma też takich kompetencji kulturowych, żeby tak siebie osadzać według teorii różnych, ale to taki miałem zamysł po prostu. Ale to, jeżeli pan pozwoli, ja szybko powiem. Ale znam termin oczywiście. Nie miejsce jest miejscem, ale... z którym straciliśmy emocjonalny kontakt. Takim miejscem jest ojczyzna, ale nie dla Anny Katarzyny, tylko dla tych Polaków, których ona spotyka po przyjeździe do kraju. Jest to bardzo gorzki obraz współczesnych Polaków. Pan jest z wykształcenia polonistą, ale też badaczem kultury. No właśnie, czynnie uprawia pan nauki społeczne. Chciałbym pana zapytać, co się stało z Polakami w 2015, 16, 17, 18 roku, czyli pytam o naszą najnowszą współczesność, że reagują na przybyszy z Kazachstanu, ze wschodu, którzy mają polskie korzenie, są Polakami w taki sposób. Ja pamiętam jeszcze z lat 90. zupełnie inny stosunek do Polaków, o których już się wtedy mówiło, za którymi się o których się upominano. Co się zdarzyło przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt już lat, że ten stosunek się tak zmienił? Jak pan to widzi?
Z tego, z moich obserwacji wynika, i ja o tym też pisałem wiele razy, że taką cezurą był rok 2015. Oczywiście to był rok wyborczy, najpierw były wybory prezydenckie, potem wybory parlamentarne. I co się stało? Stało się tak, że do Europy zaczęli masowo napływać imigranci i uchodźcy, i skala tego była ogromna. To jest też takie trudne do uchwycenia w zasadzie, co było takim głównym punktem zapalnym, ale w dużej mierze właśnie ten strach przed napływem uchodźców. Ale to prawda, aczkolwiek mamy do czynienia on był z specyficznym rodzajem emigrantki. Oczywiście on był umiejętnie podsycany przez ten taki dyskurs publiczny dominujący, też nie chcę wskazywać palcem. Natomiast co się wydarzyło, to też dokładnie, ponieważ ja też badałem internet tak bardzo, bardzo gruntownie i szczegółowo. Zwłaszcza te strony, które odwiedza młodzież, a więc tak zwane strony z beką, czyli z memami. I to się zaczęło od tego tak naprawdę. Ta cała jakby histeria ogólnonarodowa, od pojedynczych memów, od mediów społecznościowych, dlatego że od fake newsów oczywiście, to jest ta cezura. Ale jednocześnie pokazuje pan te głosy, które w słuchowisku zostały ujęte w kształcie chóru, chór Polaków. To są a także głosy pojedyncze, osób, z którymi rozmawia nasza bohaterka, one należą do polskiej klasy średniej. To nie są choćby ta kobieta, która reaguje zdziwieniem i złością na to, że nasza bohaterka sięgnęła po pana Tadeusza z jej półki. To nie są koniecznie ci Polacy, czy ci młodzi Polacy, którzy hejtują emigrantów na stronach internetowych. Ktoś inny się odezwał jeszcze. Tak, tutaj mamy do czynienia trochę z innym zjawiskiem i ja się posłużyłem nim bardzo celowo, chociażby po to, żeby wydobyć pewną groteskę, żeby też był taki, żeby były momenty też komiczne, które przełamują pewien patos. I to jest oczywiście, to są celowo napisane elementy w ten sposób, ale ponieważ weźmy sytuację obecną, aktualną. Mamy teraz spory napływ na przykład do Warszawy Ukraińców. To się szacuje nawet na kilkaset tysięcy. Nie sposób tego określić, część osób jest w Warszawie nielegalnie. I co się okazuje? No, jest to pewne zjawisko znaczące, zauważalne, słyszalne na każdym kroku. Ja mówię o ludziach jako zjawisku. Z szacunkiem też. I co ma zrobić taki warszawiak, czy warszawianka z klasy średniej? No, musi się wobec tego zjawiska określić, dlatego że tego wymaga rzeczywistość. I założyłem sobie właśnie taki obraz Polaków, którzy określają się w ten sposób, czyli poprzez pokazanie swojej wyższości, bo wreszcie mogą. Zawsze to my byliśmy biedni wobec Zachodu, zawsze to my jeździliśmy na sprzątanie, czy tam te takie prace uznawane za najgorsze, a tutaj nagle wielka pani może sobie pozwolić na to, żeby mieć swoją służącą, tak? Bardziej chodziło mi o pokazanie takiego zjawiska. Jeśli mogę, próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie, ja myślę tak, to co przed chwilą, o czym powiedział Marcin, znaczy to z mojej perspektywy to jest przecież, ja jestem w takim wieku, w którym dokładnie pamiętam czas, a ponieważ jeździłam rzeczywiście za granicę wtedy w czasach komuny ze względu na koncerty, które umożliwiały mi wyjazd jako młodej dziewczynie w podstawówce, jeszcze potem w liceum. Ja pamiętam te czasy, kiedy absolutnie przekraczając granicę niemiecką, potem kolejne granice, to była ogromna przepaść.
mówię o poczuciu, znaczy pewien rodzaj upokorzenia, który tego jakby umniejszenia, czy tego, że jesteśmy jednak ci w cudzysłowie gorsi, tak? Ale też ja, nasze pokolenie ma to nadal w głowach, jak wiesz. Do czego zmierzam? Dokładnie, że jakby przecież to jest raptem, właściwie można powiedzieć, jedno pokolenie. To jest to, co we Francji się dzieje. Przecież ta fala, powiedziałabym, takiej agresji, która się budzi, w moim poczuciu, to jest jasne, z poczucia upokorzenia rodziców chociażby. Przecież Algierczycy, czy cały problem francuski polega na tym, że oni byli świadkami tego, jak ich rodzice i dziadkowie byli traktowani jako ci gorsi, byli wykorzystywani w zależności absolutnie takiej, powiedziałabym, no znowu, tak, segregacji wręcz, prawda, bo to całe osiedla budowane we Francji dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali z byłych kolonii francuskich i tak dalej. W kontekście naszym, to ja pamiętam ten czas, kiedy wyjeżdżaliśmy za granicę, więc myślę sobie, to jest taki powrót i taki odwet, taki bardzo gdzieś przewidywalny wręcz, bym powiedziała, patrząc na historię ludzi, ludzkości, że taki odwet za to, czego dzieci są świadkami, widząc upokarzających czy upokarzanych, czy w poczuciu swoim, jakimś umniejszeniu rodziców i dziadków. I to przychodzi we wnukach i w dzieciach. To właśnie jest ten moment i we Francji, i w Niemczech, prawda, w przypadku Turcji. To jest ta fala, która jakby emocjonalnie się wybija i to jest dokładnie to. To jest ten odwet, to jest ten moment. I teraz jak tu przyjeżdżają, prawda, ktokolwiek, czy to jest Polak, to ja jestem ten lepszy, bo ja już zarabiam pieniądze, już u nas się zmieniły, już drogi są, a wy jeszcze tego nie macie. To było raptem 20 lat temu. To jest nic. To jest nic. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszym autorom? O, bardzo proszę. Podejdę z mikrofonem. Tak. Dźwięk się nie nagra, więc musicie Państwo rękę podnosić do mikrofonu. Dzień dobry. Nazywam się Kamila Łapicka i mam takie pytanie dotyczące stricte formy słuchowiska. To znaczy, chyba wszyscy rozumiemy, prawda, tę warstwę tekstową, jakby, bo to jest zwycięzca, jak rozumiem, Jacku, prawda, konkursu. Tekst zwycięski. Chciałam zapytać o te walory, które przesądziły, że ten tekst zwyciężył w konkursie na słuchowisko, bo poza tą podatną formą, prawda, monologu i chóru w tle, która na pierwszy, że tak powiem, na pierwszy rzut ucha jest jakby przystająca do tej formy słuchowiska, chciałam zapytać, co jeszcze, czego ja nie umiem jakby ocenić sama. Trochę to jest pytanie do mnie, ponieważ ja byłem jednym z jurorów w tym konkursie. Mogę powiedzieć króciutko. Jak wiadomo, monolog jest dla słuchowiska jedną z najważniejszych form dramatycznych. Chociaż ta forma, monolog nie wnosi zbyt skomplikowanej aury dźwiękowej, nie musi wnosić, nie musi jej inicjować, to jednak sam w sobie jest dla radia niezwykle silnym medium, ponieważ jest to monolog jednej osoby, której obecność poprzez tak długie wyznanie, które ma swoją dramaturgię emocjonalną, jak słyszałaś, zaczyna się od pewnego rodzaju skargi, potem przychodzi złość, jest też wyciszenie, jest jakiś rodzaj pogodzenia się, ale tego rodzaju obecność osoby w głosie, poprzez głos jest dla radia niezwykle ważna i to żeśmy docenili, taką obecność bardzo ciekawej, żywo reagującej i inteligentnej, świadomej siebie osoby. I takiego bohatera dramatycznego trzeba szukać ze świecą dzisiaj, jak sądzę. To jest moja odpowiedź jako jurora, ale może jeszcze chcielibyście coś dodać. Nie wiem, jeśli rozumiem jakby gdzieś pod spodem, tak, to pytanie, co jeszcze, bo wydaje się ta forma taką, jakby rozumiem, prostą, jeśli chodzi o możliwości słuchowiska, prawda? Ja myślę sobie, tak rozumiem też, zresztą każdy konkurs na słuchowisko, bo czasami, prawda, one się jednak zdarzają, że tu jest bardzo nasłuchiwanie, niepodległość, bardzo określony temat i dla mnie osobiście najważniejsze jest poza tym jak, najpierw co, czyli najważniejszy jest sens i najważniejsze jest to, co. A potem, zwłaszcza z perspektywy osoby, tak jak ja, która realizuje słuchowiska w radiu, to żeby bawić się, a jakie dźwięki, a co można, jakim językiem w radiu można opowiadać, to jest wtórne, bo najważniejsze jest co
o czym, po co i dlaczego, a potem jak. I ta intymność, która jakby jest w tym słuchowisku, i to jest pozornie proste, ta intymność, to właśnie tak jak pan Jacek powiedział, taka możliwość intymnego wyznania, to jest dla mnie najbardziej, powiedziałabym, ja bardzo lubię oczywiście przy dużych inscenizacjach, które też bardzo lubię, ale to jest taki moment, że ja wiem, że jeden człowiek opowiada mi swoją historię. Ja to uwielbiam. Ja uwielbiam słuchać opowieści ludzi, konkretnych ludzi, konkretnego człowieka. Takie słuchowisko daje taką możliwość. Dziękuję bardzo. Czas nas goni. W związku z tym bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.